Cześć wszystkim, hej. Witamy Was ponownie w starym klimacie. W stylu. Jeszcze. Cześć wszystkim, hej. Witajcie ponownie na naszym kanale w starym stylu i klimacie. Siedzimy standardowo na moim fantastycznym łóżku i dzisiaj Was zapraszamy na umilaczy letnich. Czyli w dzisiejszym odcinku poopowiadamy Wam o produktach, o rzeczach, które sprawiają, że w te lato przeżywamy swój glow up. Powiedzmy. Tak to można nazwać. To taki duży ukłon w kierunku, wiecie, niekosmetycznych i kosmetycznych ulubieńców, czyli taki typowo pogadankowy film, tak jak kiedyś, bo ostatnio vlogi królują, więc stwierdziłyśmy, że zróbmy coś innego. Pokażemy Wam elementy szafy, dodatki, zapachy i pielęgnacje. I Kasia chyba też ma makijaż. Tak. Właśnie, które sprawdzają nam się teraz, jak jest piękne, słoneczne lato. Nie przedłużamy. I zaczynamy. Ja zacznę od czegoś luksusowego. Ja to tak nazywam, a są to kosmetyki od marki Rituals. I moja historia z tym zapachem jest taka, że jak kiedyś była moja znajoma w Lublinie, Ola miała krem do rąk o tym zapachu i tej marki. Powiedziałam, jak tylko będę u mojej siostry w Anglii, muszę kupić koniecznie kosmetyki i produkty o tym zapachu i tej marki. I tak też, że kupiła i słuchajcie, nie wiem, czy Wy też tak macie, ale czasami są takie kosmetyki, że tak trochę szkoda używać. Tak wiesz, że tak, to jest takie wyjątkowe, jak my się tak używa, mamy często po prostu. To sprawia, co sprawia to, że czujemy się tak, nie wiem, tak luksusowo i tak jakbyśmy były w jakimś luksusowym ekstra, spa tak. I tak ekstra. I właśnie są to te produkty. Ja mam tutaj piankę do mycia, która jest ekstremalnie wydajna, o zapachu słodka pomarańcza oraz drzewo cedrowe. Pianka pachnie obłędnie. To jest po prostu sam luksus bycia pod prysznicem i korzystania z tego kosmetyku, naprawdę, to jest w ogóle jakieś szaleństwo. I kupiłam też z tej serii balsam do ciała, który pachnie obłędnie i te kosmetyki i ten zapach będzie mi się kojarzył teraz zawsze z tym latem. Bo zapach ten jest taki połączenie opalonego ciała właśnie z pomarańczą, z słońcem, plażą. No ten zapach jest obłędny i jak naprawdę używam tych kosmetyków, to po prostu czuję się tak wyjątkowo, fantastycznie i super. Kosmetyki oprócz tego, że pięknie pachną, to też super nawilżają skórę i ten zapach czuć po prostu podczas dnia. Ja używam go raczej też wieczorem, tak żeby się otulić tym pięknym zapachem i pójść spać. No jest obłędny. Wow. Dla mnie to są takie, wiecie, kosmetyki z serii, powiedzmy, tych luksusowych, tak bym nazwała, chociaż cena jest całkiem taka, wiecie, znośna i są to produkty bardzo wydajne, więc no, te wakacje kojarzą mi się z tymi kosmetykami, no, ta pianka. Ja jestem ciekawa, czy, bo ogólnie Rituals jest w D-klasie, ale nie wiem, ma tej serii. Na pewno nie mają perfum Rituals, to na 100%, ale tej też raczej, tak? Też nie ma, bo ja ostatnio byłam, dlatego że ja widziałam, że z tej serii też jest taka mgiełka do ciała, i bardzo bym sobie chciała ją kupić. Już miałaś ją zamówić, ale widzę, że jeszcze nie zamówiłaś, więc zamówimy przez neta. No ja jestem zachwycona. No wiecie, no to jest dla mnie, to jest zapach tego roku i tego lata, tego... Nie, no, no pięknie. Czekajcie, ja muszę dodać jeszcze. Potwierdzam, słuchajcie, zapach jest... Bo ja dzisiaj miałam fizjożel nałożony po prysznicu, ale... No nie... Czy to nie jest taki, ja nie chcę powiedzieć, że są tanie zapachy, ale czasami te zapachy są takie, nie wiem, mocno słodkie, owocowe, słodkie, a tu jest taka mieszanka, jakbyście nakładały perfumy. Mieszanka luksusu, naprawdę. Jak już jesteśmy przy zapachach, to pokażę Wam dwie wody perfumowane z Zary. Ja bardzo lubię co jakiś czas wracać do zarowych zapachów. Może tak jakby nie są to perfumy, które będą nosić się i będą tak trwałe, jak na przykład, nie wiem, te moje ulubione z Givenchy, ale tak jakby cena jest tak... Zaporowa? W sensie zaporowa takich perfum, że te za 45,90, które tu trzymam, w sensie każdy, to jednak, wiecie, no, nie oczekujmy cudów, ale co chciałam powiedzieć, mam tutaj dwa zapachy, jeden z nich to już jest dokupiony, bo już całą buteleczkę zużyłam i to jest Red Temptation, zapach, który pisałyście, że pachnie szpitalem. Kurczę, wiecie co, ja powiem Wam, że to jest moja już druga butelka i ja tam no, nie czuję żadnego szpitala. Ale wiem, że to bardzo personalna sprawa. Dla mnie to jest bardzo taki głęboki zapach. On jest na tyle lekki, że można go nosić latem. Nie jest jakiś taki przytłaczający, nie ma takiego mocnego, nie zalatuje tutaj jakimś drewnem, mchem, tylko tak jest taki dosyć lekki. Ale w dalszym ciągu z takiej kategorii troszeczkę może cięższych, nieświeżych, prania kwiatowy, tylko takie drobinkę cięższy. Natomiast wszyscy mówią, że Red Temptation od Zary to jest zamiennik Baccarat Rouge.
tego zapachu, więc jeżeli może miałyście okazję używać, to dajcie znać, czy rzeczywiście to są takie same perfumy, bo te już Baccarat są bardzo drogie, więc jeszcze ich nie miałam, nie testowałam, nawet nie wąchałam. Natomiast te, jak na zapach z Zary za 45 zł, uważam, że są naprawdę spoko do takiego codziennego, jak to my mówimy, psikania, taki psikacz codzienny, nawet żeby wrzucić do torebki, ale naprawdę utrzymują się bardzo przyzwoicie. Natomiast ja też mogę Wam sprzedać taki tip na utrzymywanie się zapachu. Ja kiedyś zazwyczaj perfumy, to był końcowy etap już, tak jakby jak mam ubrana i wiecie, psikałam się i wychodziłam. A teraz robię tak, że po porannym prysznicu jak nałożę balsam i ten balsam jeszcze jest niewchłonięty, psikam się zapachem. I wtedy ten zapach jest dużo, dużo bardziej trwalszy. Okay. Tylko ta skóra musi być z tym balsamem jeszcze niewchłoniętym. Nie to, że tak wiecie, już dotykacie i tego nie ma. Tylko smarujecie się balsamem, na to szybciutko perfumy i to się trzyma dwa razy lepiej, nawet jeżeli chodzi o takie tanie perfumy, niż nałożone, wiecie, tak spsikane ubranie. Spróbujcie sobie. Oczywiście też bardzo znana jest metoda nakładania zapachu na olejek, czyli jeżeli posmarujecie czymś tłustym, wazelina, olej, coś takiego i na to zapach, to podobno się jeszcze bardziej trzyma. Ale ja tą stosuję metodę teraz latem na taki lekki balsam, szybciutko się spsikuje i naprawdę dużo lepiej trzymają się perfumy. Więc gorąco Wam polecam Red Temptation. Dla mnie nie pachnie szpitalem, chociaż dla dziewczyn, które są wyczulone w tym kontekście, to jest wersja Summer, Red Temptation Summer i ona podobno szpitalem nie zalatuje. Natomiast, nie wiem, ja też tak szpital inaczej kojarzę, z jakimiś ziemniakami bardziej gotowanymi na przykład. Natomiast ja nie wąchałam tej wersji Summer, więc nie wiem, jak ona pachnie. Red Temptation polecam, dla mnie to jest bardzo też taki, może nie tyle uwodzicielski zapach, ale taki troszkę bardziej romantyczny, taki nie kwiatowy, lekki, odrobinę głębszy, ale bardzo go lubię. A drugi zapach z Zary to jest Cherry Smoothie. Podobno zamiennik Toma Forda Lost Cherry, chociaż wątpię, bo perfumy Toma Forda są bardzo głębokie, takie wielowymiarowe, a ten tutaj jest taki po prostu owocowy. Natomiast no jest typowo wiśniowy, wiśniowe, czuć tutaj no po prostu zapach intensywnych owoców. No jakbyście włożyły nos w czereśnie albo w wiśnie. Ja lubię takie zapachy latem. No coś takiego innego. Tutaj mi trochę się jakoś kojarzy, jak na przykład kiedyś były takie cukierki wiśnie w czekoladzie. Coś takiego. Coś w tym. Więc jeżeli szukacie bardziej zapachu owocowego, letniego, takiego typowo, bez tych takich, wiecie, naleciałości, ciężkości i tak dalej, to wydaje mi się, że Cherry Smoothie można sobie powąchać. Oba uważam, że będą ze mną przez całe lata, zresztą to tak jakby te Red Temptation to już jest drugie opakowanie. Wiecie co, ja mam tutaj 3 buteleczki, dosłownie wspomnę o dwa zdania o tym z The Body Shop, to już jest końcówka i to jest ten zapach Full Iris i to jest przepiękny zapach, bardzo taki kwiatowy, ale nie taki kwiatowy, taki wiecie, taki chamski kwiatowy, tylko naprawdę taki przepiękny kwiatowy zapach i to jest zapach z tych takich, które Wy nie czujecie, ale wszystkie osoby wkoło czują. Mnóstwo komplementów dostałam o ten zapach. Ty się bardzo często mnie pytasz, czy jestem wypsikana i ja zawsze mówię, że to jest ten z The Body Shopu. Moja siostra też była zachwycona i też sobie kupiła. Bardzo fajny zapach. Ja go używałam wiosną, no i teraz wiecie, po prostu sobie tak dopsikam. Ale moim letnim zapachem jest zdecydowanie ten od Rituals. Ja wcześniej miałam tą małą taką wyjazdową chyba 15. Zapach mi się bardzo spodobał i zakupiłam ten. Ten zapach już jest taki bardziej świeży, lekki, przyjemny, nieduszący, nieprzeszkadzający, bo chciałam taki zapach, szczególnie latem, żeby on mi nie przeszkadzał, bo też często jest tak, że się psikamy czymś i ten zapach to po prostu aż tak dusi, że mam ochotę wziąć jeszcze raz prysznic, a to jest ten taki zapach bardzo lekki, może trwałość nie jest jakaś, wiecie, taka jak u Toma Forda, czy nie wiem, u Chanel, czy cokolwiek, ale naprawdę zapach jest bardzo ładny, on mi się spodobał, właśnie kupiłam sobie na przykład tą próbkę małą, na każdym wyjeździe się nim psikałam i zainwestowałam w tą 50. A takim kolejnym, trzecim zapachem, też letnim, ale już takim bardziej z takim akcentem moim drzewnym, lekko piżmowym, mocniejszym, to jest ten zapach od Dyptyk i to jest Dawson, ta seria. I to jest zapach totalnie w moim klimacie, chociaż na początku nie do końca jakoś tak byłam przekonana. Ale też dostaję mnóstwo komplementów o ten zapach. Co to jest, skąd jest, ale on jest ciężki. Ja go używam wieczorami, z reguły jak gdzieś idziemy, nie wiem, na miasto, na jakąś imprezkę, na randeczkę, to wtedy wjeżdża ten zapach i ja go czuję i wszyscy wkoło czują i to jest taki, wiecie, sznur. Idę ja, idą perfumy. Ale jest ciężki, rzeczywiście. Jest ciężki, ale jest naprawdę bardzo ładny. I ten zapach, jak również takie inne, bardzo takie niszowe,
Całkowicie inne znajdziecie w Galilu w Warszawie. Ja ostatnio byłam i tam mam upatrzone takie jeszcze dwie upatrzone inne buteleczki, więc może następnym razem się skuszę. Więc to jeżeli chodzi o zapachy. Zdecydowanie jeżeli chodzi o mnie, to najczęściej noszonym obuwiem przekornie, bo jest ciepło, ale ja jestem jakoś taką fanką sportowych butów, co wiecie. Więc to będą te buty. To będą gazelki od Adidasa. I dlaczego je pokazuję? Ja na początku, jak zastanawiałam się nad tymi butami, bo Kasia miała Samby, tak. Mówiła, że są mega wygodne i tak zastanawiałam się, czy to będzie jednak dobry wybór, a szukałam sneakersów jakichś po prostu kolorowych, żeby wprowadzić odrobinę czegoś nowego do szafy. I te buty często są po prostu wyprzedane, więc jak trafiły się w powiadomieniu, że są dostępne i mam rozmiar 38,5, to stwierdziłam, że po prostu zamówię i zobaczymy. I od tej pory muszę powiedzieć, że to są najwygodniejsze buty sportowe, jakie mam w szafie. Zaryzykuję mówiąc, że są wygodniejsze niż Vansy, bo czasami zawiało grozą, zaraz będziemy się kłócić. Ja bardzo lubię Vansy, mam też za kostkę, mam krótkie i to są też bardzo wygodne buty. Natomiast dla mojej szerokiej stopy Vansy są bardzo, nie wiem czy tak zauważyłyście, Vansy są tu mocność, tak jakby już się zbierają tutaj w dziubek. Więc jak macie szeroką stopę w tym obszarze, to one po prostu z automatu Wam ściskają palce, a gazele są takie, że mają tutaj naprawdę dużo miejsca. I wiem, że często dziewczyny mają problem z tym, że są trochę za szerokie, bo pisałyście na Instagramie, że tutaj po prostu jest tak dużo tego buta, że jest za szeroki. Dla mnie to jest zbawienie i to są aktualnie, tytuł dostały, najwygodniejszych butów sportowych, jakie mam w szafie. Wyglądają przepięknie nawet do zwykłych jeansów, nie trzeba się specjalnie starać. Biały t-shirt, jeansy z szeroką nogawką, kuloty, cokolwiek. I te buty, które wprowadzają taki świeży powiew koloru do stylówki. Nie mam jeszcze czerwonych, w ogóle chyba nigdy nie miałam takich czerwonych, bordowych butów. A powiedz mi, a jak z tym językiem? Bo ja widziałam tam dużo osób, no właśnie, ja o ten nie język. Wiem, o co chodzi. W sensie, ten język trzeszczy i skrzypi, jak się chodzi. Wiecie co, no on jest taki trochę z jakiegoś tworzywa, ale ja nie zauważyłam, żeby mi trzeszczały. Na pewno nie skrzypią, nie trzeszczą. Niespecjalnie ten język też się przesuwa. Jestem z nich naprawdę bardzo zadowolona i to, że upolowałam je na zniżce na Zalando, bo one były w promocji, więc nie kosztowały mnie jakoś bardzo dużo, to w ogóle jest jeszcze większy sztos. Więc jeżeli zastanawiałyście się, gorąco polecam, szczególnie dla dziewczyn z szeroką stopą. To chyba zielone byłyby fajne, nie? Zielone, wiem, takie trawiaste, no. Ale one są wyprzedane, takie są nie do zdobycia. Tak samo jak New Balance 550 zielono-białe też są nie do zdobycia, więc... Cóż. Trzeba chodzić w Vansach. Ja jednak nadal fanką Vansów jestem, ale ja mam te swoje Samby, które upolowałam za 2 chyba funty, czy 4 funty w Anglii i też są bardzo wygodne, ale ja to chyba z sentymentu jestem taką wansiarą. A też tak. Często chodzisz w Sambach, w sensie widzę cię bardzo często, bardzo często Vansy i Samba na zmianę. Okej, ale ja tutaj idę trochę w kierunku ubrań i ja Wam muszę powiedzieć, że ja chyba już od 2 lat, może od dwóch, jestem ogromną fanką kompletów. I nieważne, czy to jest garnitur, czy to jest, nie wiem, sukienka z topem takim samym. Ostatnio bardzo mocno polubiłam się z zestawem kamizelka i do tego shorty. Akurat ten zestaw, słuchajcie, ja go skomponowałam sama, bo to jest w ogóle kamizelka z taniej odzieży, dział dziecięcy na 13-14 lat. Kamizelka granatowa, bawełniana, fantastyczny skład i do niej dokupiłam spodenki w reserves, również granatowe. I to było tak, że ta kamizelka wisiała w szafie. Ona mi się bardzo podobała, ale nie do końca jakby miałam co do niej zestawić. I bo tak czarne, trochę mi się gryzło, biała, nie do końca tak pasowało, za bardzo kontrast. No i do tej kamizelki dokupiłam te granatowe spodnie i tutaj już mi tak, wiecie, stylóweczka gra. No i to jest kolejne potwierdzenie na to, że ja jestem ogromną fanką monochromatycznych setów zestawów. Kiedyś szalałam, wiecie, z kolorami, esy, floresy, żółte rajstopy, różowa wspinka, było wszystko. I ja ten okres bardzo miło wspominam, nawet też się zaśmieję, ale teraz chyba im jestem starsza, to ja jednak wolę takie bardziej proste, jakieś takie może spokojniejsze, może czasami nudne zestawy, ale jakoś dobrze się w nich czuję, więc ten komplet tutaj u mnie jak najbardziej na plus, zresztą zobaczcie tutaj to no sama, ten sam pomysł, czyli kamizelka, ale tym razem połączona z białymi spodniami, no prosto, klasycznie, stylówka gotowa, więc to jeżeli o mnie chodzi. Mam jeszcze sukienkę, ale ty powiedz o kurtce, a ja potem wrócę do najlepszej sukienki tego lata. Słuchaj, o, to taki tytuł, kurde, zaszczytny. Tak. Oczywiście wiecie, że teraz są wyprzedaże, tak? Ja, szczerze mówiąc, nie poszalałam na wyprzedaży, nie ma według mnie jakoś
mnóstwo ciekawych rzeczy. Pojedyncze rzeczy tak, ale zdecydowanie jakoś jak przytłacza mnie to bardziej niż cieszy te takie wyprzedaże. Mówię oczywiście o sieciówkach. No i gdzieś tam chodziłam w Zarze, zastanawiałam się, co tu ciekawego znajdę i znalazłam tylko jedną rzecz, naprawdę reszta średnio, niespecjalnie. I to jest ta kurtka o takim większym fasonie. Nie wiem, czy to przecenienie to jest w ogóle prawda, bo ona podobno kosztowała 449, no, kosztowała. Przecenione na 159, ale wiesz, zastanawiam się, czy oni nie podwyższają tych cen, tutaj żeby... masz tą, wiesz, normalną. No nie wiem. W każdym razie to jest kurtka z lnem. O moim zdaniem naprawdę interesującym fasonie. Wygląda, nie chcę powiedzieć bogato, ale wygląda dobrze. Powiem Ci, jak ja ją zobaczyłam, to ona wygląda jak taka kurtka od, nie wiem, jakiegoś projektanta, nie wiem, polscy projektanci. Naprawdę jest bardzo ładna. Bo jest ładna. Ładny fason, tak. Ten materiał też ładnie wygląda, ładnie się układa, szwy są proste, jest podszewka w końcu. Tak, a właśnie. Nie jak w tych wszystkich takich kurtkach, nie wiem, tak. No pamiętać takie kurtki, był taki szał na początku wiosna, takie szare kurtki, to był taki... takie wiralowe na TikToku i w końcu tylko chyba jedna osoba powiedziała, ej, czym się zachwycacie, przecież ta kurtka za 500 nawet nie ma podszewki. Tak. Więc naprawdę dobrze wygląda. Mhm. Teraz może jej tak nie widać, ja wrzucę Wam zdjęcia na mnie, ale z bliska ten materiał jest naprawdę dobry. To jest wiskoza, podszewka jest bawełniana w ogóle, więc to też nie jest podszewka poliestrowa. Mhm. Materiałowo wszystko mi się tutaj zgadza, cena mi się też zgadza, bo 160 zł za kurtkę to jest spoko. I mimo, że mamy lato, to ja jakoś tak, wiecie jak jeżdżę, coś tam nie wiem, no... żyję i na przykład w topie bez ramionczek, czy w takim basicu, to zawsze jednak wolę mieć coś takiego, żeby zarzucić na ramiona, bo czy tam jest ciepło, zaraz się zmienia pogoda. I to jest takiego rodzaju kurtka. To jest S-ka, więc ona ma zawyżoną rozmiarówkę, więc ja S-kę, dla Kasi fajna by była XS-ka, ale no powiedzmy S-ka ale będzie... Ale też zamówiłam S-kę, jak ją zobaczyłam. S-ka będzie okej. Okay. Rękawy są do podwinięcia, bo dla mnie troszeczkę są za luźne, ale to jest naprawdę piękny element szafy. I kupując na wyprzedażach, ja zawsze się kieruję też tym, żeby to wykorzystać w innych sezonach niż tylko teraz aktualnie. I to jest zdecydowanie taka rzecz. Więc dzielę się tutaj, wrzucę Wam numer referencyjny, bo ta kurtka powinna jeszcze być. I mam wrażenie, że pasuje do spodni, ale też narzucone na sukienkę. I nawet do sportowych butów, tak wiecie, nonszalansko tak, fajnie. A potem spokojnie jesienią pod jakiś ten, nie wiem, golf, pod to, albo nie wiem, jakąś taką bluzkę i będzie fajnie wyglądać. Okej, okay, powiem Wam o sukience mojej, która otrzymała miano najlepszej sukienki tego sezonu, letniej. Jest to sukienka od marki Nubes, ja mam w rozmiarze XS. I dostała to miano dlatego, że w tej sukience wszystko się zgadza. Materiał, fason, krój, wygoda, długość, wszystko, wzór, wszystko jest ok. Znaczy okej, okay, no wszystko jest takie, wiecie, na tip-top. Mamy tutaj rękawki, bufki i powiem Wam, że w tej sukience można pójść tak naprawdę wszędzie. Na przyjęcie, nie wiem, jak ktoś chce iść do kościoła, proszę bardzo, do pracy, można było pójść na uczelnię, nie wiem, na randkę można pójść, na niedzielny obiad. No ta sukienka pasuje na chyba każdą okazję. I stąd też to miano, dlatego że ja ją mogę nałożyć na wiele różnych okazji. Bardzo dobrze się w niej czuję, czuję się tak bardzo dziewczęco, tak feminine energy, że zachodzi, że jestem taka bardziej, wiecie, bardziej kobieca niż taka bardziej zdecydowana i taka... No ja wiem, o co Ci chodzi. Mi się zachodzi, ja mam tak czasami tak, że raz, dwa, trzy, proszę bardzo, nie ma czasu, a w tej sukience jest tak... chillowo i tak bardziej kobieco. Dla mnie 12 na 10 jest podszewką i to jest lniana sukienka i ona nie prześwituje, co też jest ogromnym plusem, jeżeli chodzi o takie właśnie lniane sukienki. Przepiękne. Ja mam taką samą M-kę i co Wam powiem, jeżeli chodzi o kwestię biustu, bo zawsze to jest taki problem z tymi sukienkami bardziej odkrytymi. Tutaj przez to, że możecie zawiązać ją, bo to jest ruchome, to naprawdę można zebrać sobie dobrze ten biust. I nie ma potrzeby nosić stanika. Ta sukienka łapie naprawdę fajnie i ten biust wygląda naprawdę dobrze. Tym bardziej, że tutaj macie taki jakby szef, który tak idealnie podchodzi pod biust. Tutaj mamy zaszewki, więc jak ktoś ma, nie wiem, miseczkę C, to też bez problemu włoży. Jak ktoś, tak jak ja, ma miseczkę B, też bez problemu. Teraz troszeczkę kosmetycznie będzie. Nie wiem, czy Kasia masz SPF? Wiesz co, nie wzięłam, ale ja mam o tym SM, ten cały czas używam zielony. To już mówiłam o tym ostatnio. Ja wrzucałam Wam na Instagramie, jeżeli nie widziałyście, to przypomnę Wam takie mini zestawienie SPF-ów. Natomiast powiem teraz o tym od L'Oreala z witaminą C. To jest SPF, to już jest moje drugie opakowanie.
aktualnie, którego używam. Typowy, letni, rozświetlający krem z filtrem na dzień, tak jak mówiłam wcześniej, z witaminą C. Mamy tutaj pełną ochronę, to też już jest prawie puste opakowanie. Bardzo przypomina mi ten SPF albo szakę od La Roche, albo Garniera, też bardzo podobnym kwadratowym, prostokątnym takim opakowaniu. To jest filtr, słuchajcie, płynny, który cieknie przez ręce z alkoholem, więc jeżeli nie lubicie tego składnika, to unikajcie tego produktu, bo alkohol może wysuszać, natomiast on też daje taką lekkość, bo on wyparowuje później i daje to, że ten filtr wchłania się w tempie, no nie wiem, to jest ekspres. O, zobaczcie, już osmarowałam tego produktu, już nie ma. Nosi się absolutnie pięknie pod makijażem, nie pływa, nie ścieka, wszystko się ładnie trzyma kupy. Nawet jak jest tak bardzo ciepło, ja stosuję, mając cerę mieszaną, która się bardzo przedłuszcza, myję rano buzię i stosuję tą metodę z serum witamina C i na to SPF. Ale ten SPF musi być lekki. Jeżeli nałożyłabym na to serum z witaminą C coś takiego bardzo treściwego, to mój makijaż by spłynął, nie byłoby w ogóle śladu po nim. A w przypadku tego SPF-a pięknie się wszystko trzyma. I uwielbiam go za tą lekkość konsystencji, za to, jak ładnie wygląda na buzi, bo daje takie delikatne rozświetlenie. Ale to nie jest takie rozświetlenie, wiecie, wynikające z tłustości, tylko tak, wiecie, ładnie buzia się błyszczy. Gorąco Wam polecam. Jeżeli nie jesteście fankami marki L'Oreal, bo wiem, że też takie są dziewczyny, to oczywiście takim mini zamiennikiem jest właśnie Garnier albo La Roche, ten filtr Szaka. To są bardzo podobne produkty. One się różnią, ale są, powiedzmy, z tej samej rodziny, tych takich płynnych, cieknących, lekkich, ale też nie zastygających na mat. Bardziej na takie bardzo delikatne rozświetlenie, ale są absolutnie niewidoczne na buzi i mega komfortowe w noszeniu. Więc to jest SPF, którego aktualnie używam, już się skończył, więc chyba czas zakupić kolejną buteleczkę. On jest tak w cenie, jak jest promocja, około 40 zł w Hebe albo w Rossmanie, ale kupujcie na promocji, bo on jest często w zniżkach. Okej, to przechodzimy teraz do kolorów, tak, jeżeli chodzi o kremy BB. Tak, krem CC, proszę bardzo, tak jak widzicie, Denko, to jest jeden z najlepszych, powiedzmy, podkładów kremów CC kryjących, jeżeli chodzi o mnie. Ja mam w kolorze medium light, przepiękna jakość, trwałość, krycie, efekt gumowej skóry, zakrywa wszystko. Na uroczystości, nie wiem, jeżeli potrzebujecie, żeby makijaż utrzymał się cały dzień, na imprezy, wesela, cokolwiek, krem CC ten od It Skin jest genialny. I ja mam też tutaj drugi produkt, który aktualnie używam od Eveline, Wonder Match Lumi, i to jest ten taki, ta seria Glow, rozświetlający podkład, i on też jest fajny, bo mamy takie delikatne krycie, ale przy tym też takie fajne rozświetlenie skóry. Czyli nie jest to ani absolutnie ciężki produkt, nie mam takiego efektu, takiej tapety, tylko takiego ładnej, zdrowej skóry, i ja dzisiaj ten akurat podkład mam na sobie. Ja mam w kolorze aktualnie teraz 25 Sun Beige. To są moi letni ulubieńcy do zadań specjalnych. Denko, więc muszę zamówić kolejny. I taki produkt, wiecie, do stosowania na co dzień. Tu mamy też witaminę C i, o ile dobrze pamiętam, tak, SPF 20, więc fajny dodatek do naszego kremu z filtrem. Dwa bardzo fajne produkty. Przy czym jeszcze powiem Wam, że akurat jeżeli chodzi o ten podkład, to on ma taki bardzo ładny beżowy kolor. To nie jest absolutnie żaden jakiś taki, wiecie, róż, tylko wpada w takie tony ciepłe, ale takie bardziej beżowe, więc bardzo ładnie wygląda na skórze. Cena też spoko, więc to jeżeli chodzi o makijaż i produkty kolorowe. Ty, widzę, nadal Ahen i Misza. Okay. Znaczy, wiecie co, dużo osób porównuje ten krem CC od Hean do tego It Cosmetics i te kosmetyki, tak jakby ja znam je oba, więc mają cechy wspólne, ale to też nie jest tak, że to jest coś identycznego, więc ja zawsze tak, wiecie, tak biorę poprawkę na to, jak ktoś mówi, tak, zamiennik, to jest to samo. To jest podobne na pewno, ale tak chyba nie powiedziałabym, że to jest identycznie to samo. Ja bardzo lubię ten krem CC, już tak jak widzicie, go skończyłam. Kolor, jakiego ja używam, to jest 03 Medium. Nie jest to kolor ciemny, więc nie ma się co bać. On jest taki, powiedziałabym, średni, nie jest tak jakby najciemniejszy i dający taki bardzo mocny efekt. I teraz tak, to jest ta sama forma, czyli taki gęsty, skoncentrowany, trochę taki jak podkład? Pastowaty, podkładowy produkt. Rzeczywiście on taki jest, więc on troszeczkę przypomina It Skin, no nie? Tak. Rzeczywiście jak go rozmarowujesz na dłoni, widzisz, że tu jest pigment, jest taki mocno kryjący krem CC. To nie jest krem CC woda, wiecie, natural i tak dalej. To jest mocne, przyzwoite krycie. Jak nałożycie sobie dwie warstwy,
to też na tej buzi to krycie jest widoczne. On jest do tego moim zdaniem bardzo ładnie rozświetlający. Fajnie się trzyma i ja go zawsze nakładam palcami. To jest zawsze hit, bo czasami jak macie taki dzień, że nie macie ochoty na pełny makijaż, to tam wiecie, szybciutko pyk, 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 coś smarować, to używam właśnie tego produktu. Dłońmi podgrzewam, smarowuję w buzie na SPF. On też ma dodatkowo w sobie SPF 40, ale to wiemy, że nie wystarczy. No, taki miły dodatek. Moim zdaniem naprawdę jest podobny do tego It Skin. Ma cechy wspólne i biorąc pod uwagę całkiem atrakcyjną cenę, bo dostaniecie go w Hebe, warty przetestowania. Ja już go skończyłam, było mi bardzo miło używać go. Bardzo miło mi Cię poznać, bardzo miło. Natomiast wróciłam też do Miszy. Misza jest odrobinę bardziej cieknąca, bardziej taka leista. Natomiast, a dam Ci już tak, nie wiem czemu, ale dam Ci. Ale ma piękny kolor. Tak. No. To jest kolor numer 27. Tak, 27. Więc on jest idealnym kolorem letnim. On, tak jak Kasia wsmarowała swoją dłoń, on się wtapia niewidocznie. Mhm. Jest to taki odrobinę bardziej opalony kolor, ale naprawdę przepiękny. Odrobinę bardziej leisty produkt niż ten Hean, natomiast dający piękny glow na buzi. Całkiem spoko krycie. Wiecie, to, jak mnie znacie, to wiecie, że to nie są takie kosmetyki woda, że tam nic nie widać, tylko to krycie to jednak musi być obecne. Natomiast nie wiem, jak jest z Miszą, dlatego że dziewczyny pisały, że... Bo to ja mam takie małe opakowanie. To duże opakowanie z pompką, podobno zmienili skład i jest zapychające. Jeżeli używałyście, to możecie się podzielić oczywiście w komentarzach. Ja mam tą taką malutką wersję i nie widzę różnicy, a znam ten kosmetyk już od kilku lat. I z wielką chęcią do niego wracam, bo to też paluszkami nakładamy, wyrównujemy tu na szyję. Idealny też produkt na jakiś urlop, jeżeli chcecie zabierać kolorówkę. Ale właśnie tak coś tam pisałyście, że nie gra z tą wersją taką pełnowymiarową, że zmienili skład. Ale nie wiem, bo mam malutką. Więc dwa kosmetyki bardzo gorąco polecam, jeżeli chodzi o makijaż letni. I na sam koniec akcesoria. Ten kapelusz mam w swojej szafie od 4-5 lat, 6 i powiem Wam, że jeżeli chodzi o kapelusze, ta marka jest genialna. Tutaj jakość, wykonanie, wszystko jest 12 na 10, a to jest w mojej mierze najlepiej jak tylko może być. Ja powiem Wam, że z tymi kapeluszami jest często problem, bo one są bardzo często papierowe, nie wiem, są z jakichś takich dziwnych, nie wiem, tkanin robione, że wystarczy, że tylko połączymy je z wodą i nagle ten kapelusz traci całą swoją formę. A ten kapelusz tutaj, no jest fantastyczny. Ja mam w rozmiarze S i ja nie wiem, czy ten model jeszcze dostaniecie, ale chodzi mi też o tą samą markę Brixton, która zajmuje się kapeluszami. Naprawdę sprawdźcie, jeżeli poszukujecie konkretnego kapelusza na lato. I powiem Wam, że często też jest znaleźć taki kapelusz twarzowy, no bo one są... Bardzo. To nie jest takie łatwe. Ale te od marki Brixton są naprawdę bardzo fajne. I powiem Wam, że mam też tutaj taki kapelutek z Primarka. Ja go kupiłam z myślą o tym, żeby trochę, wiecie, zaszaleć. Ja jadę w tym roku do Francji. Słucham? Nie, w ostatnim moim vlogu mówiłam, bo ja też mierzyłam podobny i mówiłam, że człowiek pieczarka. Nie, to nie jest człowiek pieczarka. Jeżeli chcemy, wiecie, tak troszkę podrasować swoje stylówki, nie wiem, takie typowo beżowe i kupić coś takiego, wiecie, takiego zabawnego, takiego trochę zrobić taki fun. Nie wiem, stylizacyjny. Więc ja stwierdziłam, że ten kapelutek, nie wiem, za chyba 2 funty czy za 3 funty z Primarka sprawdzi się tutaj idealnie. Dobra cena. I powiem Wam, że on jest naprawdę taki bardzo też twarzowy. On jest taki dziewczęcy. No jest taki element trochę, musisz bardziej... Nie, bo Ty za bardzo... Nie, to musisz o tak... Aha, tak na, że tak idę i nie widzę, tak, gdzie idę. Bo Ty za bardzo idziesz jak tak, wiesz... Tak, tak, bo Ty bardziej... Ty robisz to tak, jak tak, taką dziewczynkę. Robię tak trochę. Tak, nie, to nie, to trzeba tak bardziej... Czy tak mysterious. O tak, mysterious. Tak nic nie widzę. Tak, jesteś na plaży, ale wiecie, nawet powiem Wam, że nawet ten kapelusz będzie super po prostu na plaży. Tak, nie wiem, chcemy się ochronić przed słonkiem, więc tutaj mamy, wiecie, blokadę. No, ja jestem nim zachwycona. No. Ja nie jestem stworzona do noszenia na kryj głowy, bardzo bym chciała. To trzeba zrobić o tak. Ale nie jestem do tego stworzona. I tak idziecie, tak z pod łba troszkę popatrzycie i idziecie dalej, albo jesteście na plaży i sobie tak siedzicie i tutaj super, bo wiesz, blokuje słońce, więc no... Ale tak jak panie mają z takim dużym rondem, to on tak uchylają troszkę, jak coś chcą, to tak... Słucham pana. Tak, okej. Dobrze. Więc tak. Więc tak, no i to jest moje właśnie... Nie, no ja jestem zachwycona, no powiedzcie, że to jest typowo letnie, taki letni, no, letni element, letnie akcesorium, letnie taki, wiecie... Tu mam lustro, tak się... Ładnie wygląda, do jakiejś, wiecie, białej koszuli, lnianej, beżowej, tak, sweet,
Switkaś. Jeżeli chodzi o okulary, mamy tutaj okulary, w których nas bardzo często widzicie. Co chcę powiedzieć, jeżeli szukacie dobrych okularów z porządną taką, wiecie, ochroną, one są też same w sobie bardzo ciężkie, ale też mega klasyczne i uniwersalne, bo moim zdaniem, jak już wydajemy konkretną kasę na okulary przeciwsłoneczne, no to one dobrze jakby były konkretne, żeby były klasyczne, nie takie, które znudzą nam się po chwili, i te zdecydowanie są też takie. Potem Kasia dokupiła też takie same i chyba też noszą się bardzo dobrze. To są takie klasyczne, czarne okulary z bardzo mocnymi bokami, są takie dosyć masywne. Natomiast co Wam powiem, ja mam już je od dłuższego czasu i świetnie się noszą latem, bo pasują pięknie do stylizacji letnich, ale też jesienią i zimą będziecie z nich korzystać. Pokazuję je, bo gdzieś tam cały czas widzę te pytania, szczególnie na Instagramie, jak mamy te okulary, tak jakby czy polecamy, czy nie, no to już jest troszeczkę droższy produkt. I ja po takim czasie użytkowania muszę powiedzieć, że tak. Natomiast mam trochę taki problem, że czasami jak noszę je tutaj, a mam dosyć dużą głowę, to odrobinkę się te uszka odchylają, natomiast wtedy mam taki specjalny sprzęt i troszeczkę przykręcam te rączki. Rączki? Jak to się nazywa? Nóżki? Nauszki. Nóżki, mogą być nóżki. W każdym razie tak robię, bo one troszeczkę, wiecie, tak na boki się wysuwają. Ale okulary są przepiękne, są konkretne, ciężkie, porządne i ten fason moim zdaniem jest boski. Ja powiem Wam, że z okularami jest tak samo jak z butami. Jak są, wiecie, konkretne, ładne, to one robią czasami całą stylówkę. Wystarczy dobry t-shirt, jeans albo, nie wiem, jakieś spodnie, okular, but. Przepiękne są. Ale jeżeli szukacie jakichś takich odrobinę bardziej fancy okularów, w pięknym, klasycznym takim designie, to polecam. Wiem, że ten sam model jest też w takim węższym wymiarze, takie bardziej, wiecie, jak są teraz modne, takie malutkie te okulary. Te tutaj są odrobinę takie zakrywające. One są, ale mi się wydaje, że przez to też są bardziej klasyczne, że się nie znudzą i można, też mi się tak jeżeli wydaje. Ich nie zgubicie, albo nie wiem, nikt Wam nie gwizdnie, albo jakieś inne sytuacje nie nastanie, to można je mieć naprawdę na bardzo długo. I to wszystko, moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszą pogadankę na temat takich letnich, aktualnych rzeczy, które umilają nam takie codzienne życie. Może też Wy znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli macie jakieś polecenia w kontekście zapachów, kosmetyków, czy nawet dodatków ubraniowo-butowych, to piszcie oczywiście w komentarzach. Ja mam do Was jeszcze jedną taką prośbę, abyście na dole w komentarzach napisały nam, czy takie filmy nadal lubicie oglądać, a jeżeli tak, to za jakim takim filmem u nas na kanale najbardziej tęsknicie, to my bardzo chętnie taki film nagramy. Więc czekamy na wszystkie wiadomości i do zobaczenia. Pa!